Cześć, moi drodzy, witam was u Selmy w nowym domu. Tak, ja sobie chwileczkę dosłownie z Selmą, no chwileczkę, trochę z nią, słuchajcie, pograłam i uzbierałam w końcu kasę, żeby się przeprowadzić. I już wam zaprezentuję, jak tu nasz dom się prezentuje, tak, masło maślane. Niestety akurat mamy noc, znaczy już prawie rano, także pokażę wam jeszcze później w świetle dziennym, jak to wygląda. Taki troszkę nowoczesny ten domek. Brakuje tutaj dachu, ale wiecie co, chyba sobie go tak zostawię. Piętrowy, mamy tutaj oczywiście szklarenkę. Ja może puszczę ten czas, żeby ona sobie dosypiała. Kurczę, aha, biedroneczki nam tu latają, bo ja tutaj dałam domek biedronek i tu biedronki nam latają. I tu mamy szklarnię, jeszcze jednak jest tutaj, z nią nie posadziłam, chciałam właśnie to zrobić z wami. Pokażę wam, jak to wygląda na dole. Już troszeczkę tutaj z nią pograłam, więc wszystko powinno działać. Tutaj wiele rzeczy musiałam poprzestawiać, bo to było stawiane na kodach, na jakichś dziwnych przedmiotach, takich niewidzialnych. Więc to była masakra, ale jakoś udało mi się to ustawić. Tutaj mamy małą kuchnię, tutaj jest salon, tutaj dałam jej komputer, natomiast na górze mamy sypialnię. Miałam taki problem z szafą, słuchajcie, żadna mi tutaj nie chciała wejść i żadna nie działała, także dziwna sprawa. I łazienka, no i tutaj mamy taras, gdzie Selma sobie może malować, usiąść, w notatniku sobie coś popisać. I słuchajcie, pierwszy update, jakże smutny, przeprowadziliśmy się, ja tutaj sobie ogarniałam z Selmą, a tu nagle mi, kurczę, żniwiarz w kuchni stoi i się okazało, że fisia nam umarła. Po prostu ja nie wiem, jak to się stało, czy ze starości, czy o co chodzi, po prostu wzięła i umarła. Także taka sytuacja. Ja gdzieś tutaj postawiłam urnę, tylko czekajcie, niech ją tutaj. Tutaj stoi nasza fisia. Tu spoczywa fisia. No po prostu masakra, nie wiem w ogóle, co tu się wydarzyło. No bo nasza larka, to ona jest dorosłym. Emerytką będzie za 18 dni, a fisia już chyba była emerytką, tak mi się wydaje. Także mamy tu jeszcze dwie miseczki, no bo postawiłam obie dla obu dziewczyn, no ale niestety, kurczę, będę jedną w takim razie usuniemy, no bo bez sensu, żeby dwie nam tu stały. No, dobrze, także fisia, Boże, Lara musi się tutaj zająć sobą. Widzę, że trochę głodna, sikuje się, chce i tak dalej. A Selma sobie tu odsypia. I jeszcze bym chciała bardzo podziękować Esterze, która w komentarzach mi zaznaczyła, że potrzebujemy trzech przyjaciół do awansu. Ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi. Tutaj, widzicie, mamy dwóch? Czy potrzebujemy dwóch? Już teraz nie wiem, bo to są chyba nasi przyjaciele. Nie za bardzo tego to rozumiem. Pierwsza liczba oznacza liczebność przyjaciół rodziny, druga w nawiasach to liczebność dodatkowych przyjaciół. Oh my god. Okej, czyli chyba potrzebujemy jeszcze dwóch przyjaciół mieć. Na to by wychodziło. Także właściwie możemy sobie... chwila, o której ty idziesz do pracy? Wtorek mamy, to akurat masz urlop, super. To my sobie tu kogoś zaprosimy w takim razie. Może tego Bazylego i Henię, bo z nimi tutaj... Tak, bo to jest ta nasza trójka, więc weźmiemy sobie tych, z którymi mamy najlepsze kontakty, zaprosimy. Także ja sobie z nią tutaj jeszcze dośpię. Aha, jak sobie sama grałam, to wbiłyśmy sobie rangę srebrną na szwactwie, także spoko. Okej, wstała. Ja jej chyba jeszcze zmieniłam ubranie. Weź sobie ubranie codzienne. Już nie pamiętam, czy to przy was jej zmieniałam, czy nie, bo już mamy lato. I ma taką bluzeczkę, jeansy i adidaski. Chodź no tutaj, sobie skorzystasz. I za chwilę sobie zaprosimy kogoś. Czekajcie, zadzwoń. Sim. Dobrze ja to zrobiłam? Czekajcie. Zadzwoń. No nie, no chyba sim. Ale chyba mogę zadzwonić do jednego tylko. I to miała być jakaś Henia, gdzie ona jest. Czekajcie, o. Tak sobie to posortujemy. Weźmiemy tego Bazylego, zaprosimy. O, ja tak szybko. Aha, nie ma go. Fantastycznie. No to gdzie ty jesteś, Selma? A, tu żeś się stanęła. Dobrze, no to spróbujemy w takim razie zadzwonić do tej Heni. A co nam tu się... Kto to przyszedł tu do nas? To jest Henia, zadzwoń do Heni. Zaproś ją. Kto nam tu przylos? Władysław Kamelia jakiś. Aha, na mnie nie licz, super. Dobra, weź powitaj.
Mocny uścisk dłoni, choć powitaj jego tutaj. Kurczę, muszę uprzątnąć to podwórko, bo wygląda jakbyśmy tu chwasty mieli, serio. Nie umiem, słuchajcie, w dwójce budować, a nie nic, także jest to do ogarnięcia zdecydowanie. Dobra, ja nie wiem, jakie my mamy z nim kontakty, czekajcie. To jest Władysław Kamelia. Gdzie ty jesteś, Władek? Jocia tu nie widzę, chopie, w ogóle. W każdym razie, no na pewno nie jest naszym przyjacielem w tym momencie, także możemy tu z nim sobie pogadać. Rozmawiaj, pogawędka, o hobby, możesz o sztuce i rzemiośle. Tutaj Lara się bawi z motylami. Tu jeszcze ktoś przyszedł, jakiś Filip Zupka. Spędzaj czas. Jezu, spokój, kocie. Co tu się wyprawia? Może zabawiaj dowcipem, nie będziemy z nim flirtować, nie, potrzebujemy teraz przyjaciela rodziny. Tylko gdzie on jest? Władysław Kamelia. Taki siwy typ, jest on tu gdzie? To jest kobitka. Skąd on się wyczasnął w ogóle tu ten człowiek, słuchajcie, bo ja go nie widzę. Aha, jest teraz z przodu, okej, dobra. No tak, bo zapomniałam, że w dwójce jak z kimś rozmawiamy, to on nam wskakuje na pierwsze miejsce, tak jakby, także to jest ciekawe. A co wy tu tak długo robicie? Rozmawiacie? Lepić garnki byś chciała? Dobrze, możesz polepić i uszyć coś. I iść na ryby byś chciała? O, to ciekawe. I pisać bloga. Dobra, to ja ci dam to zamiast tego bloga, bo więcej punktów. No, cały czas mamy tutaj tą platyneczkę, także bardzo fajnie. I ja Selmę troszeczkę odmłodziłam. Zostanie emerytem za 19 dni. Będziemy ją tutaj co jakiś czas odmładzać. Ja wyciągnę sobie ten eliksir i niech ona sobie go wypije, póki ma tą, tą platynówkę. Chciałabyś samochód mieć? Co wy robicie? Co, on się zabujał się? Chyba się zabujał. Dobrze, a jesteś już naszym przyjacielem? Bo tu musi być jakaś ikonka. Jest przyjacielem. Dobrze, czyli jego mamy już odhaczonego, to możemy się z nim pożegnać w takim razie. Możesz go wywalić stąd? Podarek. Chłopie, idź już stąd, bo mam do roboty inne rzeczy. Także jakbyś mógł się już zawinąć, to bym była wdzięczna. Ej, no nie ma tu wyproś, o co tu chodzi? Dobra, olejemy go, sam sobie pójdzie. Także weź sobie ten eliksir. Zadziałał? Zadziałał, fantastycznie. No to schowmy go sobie z powrotem do wyposażenia. Chwila, jak ja go mam? Aha, w ten sposób. Dobrze, muszę wejść do wyposażenia i cyk, dobra. Gdzie ty odłożysz te rachunki? Trzeba byłoby zapłacić. Także odłóż je gdzieś. Na podłogę? No fantastycznie. A... What the hell, Selma? Co żeś ty zrobiła tu? Bo rany, poczekajcie, bo ona mi tu postawiła to na jakimś niewidzialnym czymś i teraz... I teraz patrzcie, nie mogę tego nigdzie postawić. Tak to jest, słuchajcie, jak się buduje z modami i później... I później takie rzeczy się dzieją. Czy ja nie mogę tego po prostu na ziemi postawić? Ja nie wierzę. Teraz tego, tych rachunków nie zapłacę, ej. Ale kiszka. Dlaczego one są tak wysoko? OMSP for couches. No widzicie, to jest jakiś kod. Cholera. Teraz mamy problem, bo nie zapłacimy rachunków. Czy ja mogę tylko te rachunki wziąć? Bo jak ja sprzedam rachunki, to chyba nie będę mogła ich zapłacić już, prawda? I będzie wtedy problem. Noż cholera jasna. Ale lipa. Jezu, jak ja mam to teraz naprawić, słuchajcie. Tego to, żem się nie spodziewała. Że już nie miałaś gdzie tego położyć, tylko tu. Selma, naprawdę, wiesz co? Postawiłam je na jakimś stoliku, ale... Ale też nie za bardzo. W ogóle tak teraz patrzę, że ten stolik nam wchodzi w stół, także postawię go tu. No cholera jasna, no. Nie zapłacę tych rachunków, słuchajcie. No to fajnie, jeżeli znacie pomysł, jak mogę to naprawić, to błagam, dajcie znać, no bo cholera jasna, nie wiem, co z tym zrobić, po prostu nie wiem. Zostaw tą kanapę. Musimy ogarnąć sobie tego drugiego przyjaciela, ale najpierw chciałabym, żebyś coś zasiała. Pomidorki możesz zasiać?
Zasieję wszystko. A ty masz pomidory? Skąd ty masz te pomidory? Skąd ja mam wziąć rzeczy do zasiania tak w ogóle? Użyźni? Skąd ja mam brać nasionka? Czy po prostu z czasem, jak ona będzie miała wyższe ogrodnictwo, to będzie mogła nowe rzeczy siać? Tak to wygląda. Zasiej tu też pomidorki. I tutaj, i tutaj, żeby to jakoś tak. I jeszcze tu, i tu. Tak w rządku, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Podlej wszystkie. A mamy kompost jakiś? Chyba nie. No bo skąd by miała mieć? A nie, coś tam mamy. Dobra, no to dawaj kompost do każdego. Okej. Dobra, zdrowe są, także w porządku. Tutaj włączymy sobie to światło, żeby się tutaj nagrzewało i elegancko. Dobrze, wiesz co, mogłabyś sobie wziąć prysznic, chodź no tutaj, żebym ja ci trafiła, bo to jest światło, gdzie tu jest prysznic. Tu nigdy nie mogę trafić, słuchajcie, na ten prysznic, bo on jest taki trochę jakiś dziwny, no z modów oczywiście. Ale już brała prysznic, więc działa. Tylko kurczę. Aha, dobra, idzie do wanny, także spoko. No bo kurde, gdzie. Skąd tu woda leci? Ej. Na co tu kliknąć? Oj, masakra, tak to jest z tymi modami, tak to jest z tymi modami. Także będzie tutaj nam się grało ciężko. O, tutaj, dobra, na to trzeba kliknąć. No ale wlazła do wanny, to w porządku, już niech sobie siedzi w wannie. Czy mam tu jakąś lampkę, że tak się wszystko świeci? Nie, dobra. Dobra, musimy zadzwonić sobie jeszcze raz w takim razie do jakiegoś Sima. Może tym razem nas Bazylii na przykład zaszczyci swoją obecnością. Zadzwonimy sobie do niego raz jeszcze, bo już chciałabym ten awans dostać. No ale tu już mogłaś się do końca wykąpać, co ty to? Tak w połowie przerywasz, bez sensu. Gdzie ten Bazylusz? Tutaj. Dzwoń do niego, zaproś. No, jesteś Bazyl w domu? A ten tu dalej się kręci. Wiesz, że idź już. Właśnie piekę ciasto. Aha, no to super. No to musimy do kogoś innego spróbować. Kurczę, no. W czwórce to zazwyczaj przychodzą, a tutaj to po prostu... No to może Jacqueline przyjdzie do nas. Zaproś Jacqueline. Idź stąd już, chłopie. Fryzma na Wiedźmina, widzicie? Aha. Nie będziemy go wypędzać, no bo... Ej, nikt się nie chce z nami widzieć, what the hell? O co tu chodzi? Jaki bezsens. Basia, nie topesz może? Zaproś. Jak my ich słabo znamy, no to mogą nie chcieć do nas przyjść, prawda? No ja nie wierzę. Nikt nie chce do nas przyjść. Dobra, ostatnia próba. Najwyżej kogoś na ulicy złapiemy. No to moziata Kasia. Honotu. Aha, no fajnie. Fantastycznie. Sprząta sobie kibel. No dobra, trudno. Może się nam ktoś tu napatoczy. Nie no, kurczę. Co ja mam zrobić z tymi rachunkami? Co ja mam zrobić z tymi rachunkami? Wy mi powiedzcie, bo nie wiem, naprawdę. Wiesz co, zjadłabyś coś może. Podaj obiad. Indyczka może byś zrobiła. Zostaw tą kanapę. Co? Co? O co ci chodzi? Nie możesz usiąść na kanapie? Przecież siedziałaś już dzisiaj. Gościu, wyżej, idź stąd już. Naprawdę, bo mnie zaczynasz wkurzać. Łazi za nami tylko. Mamy radyjko? Aha, dlaczego ja nie mogę tego uruchomić? Ukupiłam? Kupiłam specjalnie głośnik i on nie działa. No to go wywalimy. Może kupimy jakiś inny. O co tu kaman? Tu jest jakieś radyjko. Może je postawimy tu? Tak trochę lipa. O, bo już mi się tu mleko zbagowało. Dobra, już niech będzie. Włączymy sobie. Wiesz co, to włącz sobie... Włącz. Nie możesz? No. Wznów przygotowania.
Więc sobie weź chłopie, wypędź go, bo już mnie zaczyna wkurzać, serio. Idź stąd już. Won do domu. Znów przygotowywania. No. I ty tu sobie gotuj spokojnie. O, dobrze, nam piekarnik działa, bo się zastanawiałam, czy ta szmatka nie będzie przeszkadzać. Także wszystko w porządku. Mamy tą naszą... No przecież cię wypędziłam, gościu. Weź już papuciaj stąd. Wypędź go. Nie, nie, nie. Jakie serduszka. Idź, sio, do domu, bo będę obiad jadła. Nie chcę się dzielić. No. Także idź sobie. Pokaż tego Indora. O, jaki ładny Indor. Piękny. Zachowaj resztki. A, i tak przylas z powrotem. Weźmie se indyka. No dobra, trudno. Skoro musi, to niech ma. To siadaj tu, zjemy se razem. Jak już tak koniecznie chcesz ze mną zjeść. To bardzo proszę. Tak, jedzcie sobie. Z Larą w tle. Fajnie, tutaj chlebuś mamy jakiś na stole. Także spoko. Generalnie domek mi się podoba, tylko właśnie problemem są te mody, kurczę, na ustawianie rzeczy i widzicie, i ona mi to położyła gdzieś. I ja teraz tych rachunków nie będę mogła zapłacić, więc trochę do dupy. O, przyszedł Baryłka. Ale nie będziemy na razie adoptować żadnego zwierzaka, no już Lara nam wystarczy na tą chwilę. Jeszcze wzięłabyś to pozmywała, co? Aha, na podłodze wziął, położył. Co za burak? Zeżar i na podłodze postawił. No wiesz, co byś pozmywał po sobie, ty świnio. Okej, okay, lodówka taka, widzę, średnio funkcjonalna. No, znaczy funkcjonalna, ale widzę, że tak troszkę się badzi. No niestety, takie życie z modami, niech będzie. No, pewnie za jakiś czas będę tutaj zmieniać jakieś pojedyncze meble czy coś, no ale mówię wam, ciężko mi się tu cokolwiek stawia, bo tu gdzie niegdzie są jeszcze właśnie jakieś dziwne takie puste, ups, nie to chciałam, takie puste przedmioty tak jakby, tak jak właśnie to z tym listem, widzicie, OMSP po four couches, nie? I co? I ja nie mogę tego sprzedać. O! Sprzedałam! No, to po rachunkach, słuchajcie, rachunki mamy z głowy i co teraz, jak ja mam je zapłacić? Czy w dwójce da się zapłacić rachunki jakimś kodem albo jakoś, nie wiem, inaczej? Pochwal za jedzenie karmy. Dopieść przytul. I może jeszcze pogłaszczemy. Chłopie, ty pójdziesz dzisiaj do domu, bo jest już wieczór. Cały dzień tu siedzisz. I naprawdę, zaczyna mnie to wkurzać. Weź go wywal stąd. Idź stąd, gościu, do domu, won. No ja chcę jeszcze jednego przyjaciela, dlaczego nikt nie chce do nas przyjść? No wiecie co? Dajcie spokój. Spróbujemy może jeszcze raz, co? No bo musimy zdobyć jakiegoś kumpla, musimy. Najwyżej byśmy mogły po prostu wyjść gdzieś na miasto, jak nikt teraz nie przyjdzie, to wybierzemy się na jakąś parcelę publiczną, jakaś profesorka. Do Patrycji może. Zaproś. Możesz przyjść z zaprzyjaźnioną osobą, nie ma problemu. No i fantastycznie, dobra. Weź no to oddaj na maku. O, chwila, nie, kompost. A my tu mamy w ogóle kompost? Ja gdzieś stawiałam chyba. Gdzieś z tej strony był. Tak, jest tutaj, dobra. Okej, okay, przyszli. Chodź tutaj, Basiu, bo Basia ci jest? Możesz przestać się poruszać, kobieto. Nie, Patrycja, weź ją powitaj piątką i ją powitaj serdecznym uściskiem. Nie wiem, kim jest, ale niech będzie Kleopatra Doniczka, kurczę. Także zagadamy tu sobie z dziewczynami. Musimy się z nimi zakumplować. Mam nadzieję, że chwilę tu z nami posiedzą jeszcze. A ten po prostu chyba dziś do domu nie pójdzie, tak mi się wydaje. Dobrze, więc... rozmawiaj, pogawędka... No patrzcie, ucieka mi gdzieś tam. Dobra, jedną się tylko zajmiemy, a druga niech sobie robi co chce. Chodź no tu, Patrycja. Rozmawiaj, pogawędka. O podróżach pogadajcie. Zabaw dowcipem. Zapytaj, jaki jest twój znak zodiaku może na przykład. No patrzcie, a ten po prostu no zostanie tu na zawsze, ten koleś chyba. Masakra jakaś. Nie wiem, jak się go pozbyć. Serio, nie wiem. Pożegnaj się z... Zaproponuj. Daj zwierzaka, what? Nie. Okrzyk studentów. Aha, bo one ze studiów chyba się znają. Sprzedaż? Jezus Maria, patrzcie, tu można normalnie hodowlę sobie ogarnąć i sprzedawać zwierzaki. To jest ciekawe w sumie.
Może kiedyś jakieś konie sobie tutaj na przykład ogarniemy? Opowiemy historię o sztuce. Gościu, weźże, idź stąd! Boże! Czy on może stąd pójść? Dobra, jeszcze się nie zaprzyjaźniłyśmy, ale wszystko jest na dobrej drodze. Może ją przyjaźń obejmiemy. Gościu, weź spadaj stąd, serio, bo już zaczynasz mnie wkurzać. Samochód, no nie, może rower ci kupię, chociaż nie wiem, czy to są rowery w dwójce. Powiem wam, że nie pamiętam. Możemy to zaraz sprawdzić. Ale bez sensu, bo tu jest i tak świat zamknięty, no to po kiego grzyba nam ten samochód? Chyba, że taki do remontu. Zabawaj dowcipem, ale i tak chyba nie wiem, czy ja mam miejsce tutaj, żeby go postawić. Może gdzieś tu? No bo w sumie mogłybyśmy sobie wyremontować samochód, zobaczymy. Na razie boję się, że przyjdzie nam komornik i zacznie zabierać rzeczy, bo nie mam jak zapłacić rachunków, także taka sytuacja średnia. Strasznie wolno idzie to zaprzyjaźnianie się. Ta tam, kurde, tańcuje. Jeszcze raz dowcip. I możecie sobie zatańczyć na przykład. A ten tu stoi i się przygląda, jaki creep po prostu z tego gościa. Nie, nie chcę się przytulać. Oj, sorki, sorki, przesadziłam. Może ją podziwiamy sobie. Pogawędka. Wiecie, trzeba ostrożnie. W dwójce to nie ma tak łatwo jak w czwórce, niestety. Pogadajcie o wspólnych zainteresowaniach. O, dobra, udało się. Mamy już przyjaciół, także możecie już iść sobie. Pożegnaj się ze wszystkimi. Bo już jest późno, trzeba iść spać. Wszyscy do widzenia, wypad z mojego domu. Wyłącz sobie już tą muzykę. Trzeba cię ogarnąć, Selmuś, chodź. Będzie tak, siku. I prysznic sobie weźmiesz. Jeszcze zajrzymy do ogródka może, jak, no, jak nam to tu wygląda. Ej, a gdzie są nasze... Czy ja je... Ja pierniczę, ja nie wierzę. Ja po prostu je skompostowałam chyba, te rośliny. Zgadza się? Czy ja je skompostowałam? Na to wygląda. Na to wygląda, ale poczekajcie, jeszcze bym w sumie dołożyła... dołożyła ze dwie lampy. Bo tak trochę ciemno tutaj, ale tak, dobra, ja źle zrozumiałam, po prostu ona je wywaliła na kompost, te pomidory. Brawo ja, po prostu fan... Jak to niewystarczające fundusze? Ile ta lampa kosztuje? 2000! Dobra, to wiecie co, jednak nie, zrobimy to w ten sposób. Wystarczą dwie. Ja pierdziele nie wierzę, co ja zrobiłam. Zasiej te pomidory jeszcze raz, Selma, bo jestem taka głupia, że po prostu brak słów. Zasiej te pomidory. Jak się już tu wykąpiesz. Dobra, czyli już wiem, kompost oznacza nie użyźnianie kompostem, tylko po prostu wypieprzenie do kompostu. Także spoko. No widzicie, prysznic działa, także fantastycznie. No, to leć. Leć jeszcze tutaj, ogarnij ten ogród. Miseczka jest pełna, pełna. Biedronek nie możemy karmić ani nic, niestety. Zasadź to i podlej wszystkie. Dobrze. Ktoś nas tutaj wydzwania o 3 nad ranem. Bardzo interesujące. Nie odbieraj tego, szalałaś. Idziemy spać, Selma. A spieprzajcie z jakimś magazynem, kurczę, o naturze. Wyzwaniają o 3 w nocy. Nie, nie chcę prenumeraty. Chcę iść spać. Śpi w piżamie, chodź. Dobra, moi drodzy, w takim razie słyszymy się rano. Ja tutaj jeszcze jej pogaszę światła, bo widzę, że jej się gdzieś tutaj coś cały czas świeci. Dobra, za godzinę Selma idzie do pracy, także ja ją budzę, może zdąży sobie jeszcze coś zjeść, także weź sobie resztki. I liczę na to, że dostaniesz tym razem ten awans, bo już tutaj wszystko pięknie, ładnie mamy ogarnięte. Ciekawe, jaki będzie następny stopień tej naszej kariery. Jeszcze w sumie byś się mogła przebrać, ale dobra, to się automatycznie przebierzesz do pracy. Co ty tutaj masz? Aha, taca i taca. Dobra, weź sobie tego indyka, bo nie wiem, co to było tam, to chyba spaghetti. I weź, zachowaj te resztki. Jeszcze jakbyś zdążyła, to wyczyścisz i napełnisz miskę, ale chyba nie zdąży. Podejrzewam, że nie zdąży. Najwyżej się spóźni do... No nie, niestety. Nie zdąży, no ale trudno. Ma tutaj jeszcze jedzenie w misce, także mam nadzieję, że jej wystarczy do naszego powrotu.
Okej, coś nam się tu pojawiło. Selma nie do końca rozumie, dlaczego uniwersytet nadał jej tytuł wolnego botanika, ale postanawia wykorzystać swoją swobodę badawczą i wyrusza w głąb niezbadanych pustyń Dziwnowa, pomimo ostrzeżeń przełożonych. Podczas wyprawy Selma odnajduje miejsce katastrofy, a na nim dymiący jeszcze wrak czegoś, co może być tylko statkiem kosmicznym przybyszy z obcej planety. Wokół pojazdu zaczęły już kiełkować małe, opalizujące roślinki. Czy Selma powinna zabrać materiał do badań, czy wezwać zespół badawczy? Wezwiemy pomoc, tutaj nie ma żartów z kosmitami. Selma wzywa zespół badawczy. Naukowcy stwierdzają, że rośliny są w istocie komorami nasiennymi zarodników, które przewoził statek kosmiczny. Co więcej, gdyby roślinom pozwolono na niekontrolowany rozwój, wkrótce zatrułyby wody gruntowe toksycznym pyłkiem, który zdziesiątkowałby populację Dziwnowa, a w ostateczności być może nawet całej planety. Selma zostaje uznana za zbawczynię Simów i otrzymuje awans na ekologicznego guru. Wow! Patrzcie, aż spadła z nieba tutaj Selma, what the hell. Dobra, osiągasz jej szczyt. Serio już? Naprawdę? Już jest finito? Ale patrzcie, ile zarabia, 10 tysięcy. Awansuję na ekologiczne guru. Twój oddech jest jak wiatr, a twoje ciało jak ziemia. Twój głos jest głosem puszczy. Jesteś ekologiczną guru. Mówisz ludziom, jak mają zmieniać swoje nawyki i otoczenie, a oni uważnie słuchają. Rusz w świat i zmień go. Twoją siłą jest natura. Selma pracuje teraz od 12 do 9, co? Jak to od 12 do 9? Jezu, ile kasy mamy, patrzcie. Od 12 do 9. What? Nie rozumiem. Jak to od 12 do 9? Dziwne trochę, ale okej. Patrzcie, kurde, no to będziemy musieli niedługo zmienić sobie robotę. Znaczy troszeczkę jeszcze tutaj zostaniemy w tej pracy, ale żeby wiadomo, tej kasy troszeczkę sobie odłożyć. Ale chciałabym jeszcze zająć się jakimiś innymi karierami, no bo wiadomo, trzeba spróbować czegoś więcej, no nie możemy jej tutaj tak nudzić. Oglądaj ptaki, łap owady, kop w poszukiwaniu skarbu, nie będziemy sobie grzebać na podwórku. No ale kicha z tymi rachunkami, czy ja to mogę na przykład tu zapłacić? Zadzwoń, dostawa usługi. Chyba się nie da. Przedsiębiorstwo domowe można otworzyć. Ej, to może byśmy zrobili coś takiego. Ja sobie poczytam, co tam mamy do wyboru, bo ja chciałam, żeby ona na przykład miała kwiaciarnię czy coś takiego, tylko hej, jak tutaj kwiatki mam posadzić? Jak my możemy tylko pomidory użyźni. Użyźni kompostem. Użyźnimy sobie kompostem. Tak w ogóle to byś się mogła przebrać, co? Przebierz się w ubranie codzienne. Muszę pobrać ten mod, gdzie ja będę mogła ją przebierać bez korzystania z szafy, bo chyba taki jest, z tego co pamiętam. Może na komputerze możesz zapłacić te rachunki? Czekajcie, no sprawdzimy, ale... możesz sprawdzić pocztę. Rozmawiaj z Basią, przedsiębiorstwo. No lipa, no nie ma, nie ma, nie ma. Ale możesz zamówić produkty spożywcze. Nie wiem, ile tam mamy w tej lodówce rzeczy, także możesz to zrobić. Użyźnione? Czy to jest tylko w tym jednym kawałku użyźnione? Aha, ty bez sensu trochę. Że nie mogę użyźnić już tej ziemi, która jest, na której jest już coś posadzone. No dobra, jeszcze trochę mi zajmie, zanim to wszystko ogardę, także wiecie. Jeszcze byś mogła sobie siku zrobić na przykład. No i co? I powoli będziemy chyba, moi drodzy, kończyć. Tylko skąd ja mogę tutaj kwiatki zrobić jakieś sobie? Bo chciałabym tą kwiaciarnię na przykład mieć. Muszę poczytać, jakie są opcje właśnie tego przedsiębiorstwa domowego. No bo to by pasowało w sumie do tego biologa. A co ty tu jeszcze robisz? Aha, zamawia produkty. A bez sensu, dobra, bo mamy pełną lodówkę, także nie kupuj tego już. Odpuścimy to sobie. Wiesz co, to może byś jeszcze użyźniła tutaj kompostem i zasiała tu jeszcze te pomidory, co ty na to? Dobra. I jeszcze podlej. Ale ja tu chyba dawałam zraszacze, tak mi się wydaje coś. Tutaj są. Ale nie mogę ich włączyć. Dziwne. O Jezu, Lara przyleciała. Co ty robisz, kocie? Pochwal za załatwienie się do kuwety, jasne. A możemy ją wysłać na przykład na jakieś polowanie czy coś? Komenda.
Chyba nie. Dopieść, przytul. I damy jej przysmak jeszcze. Tak, wytul kotka, wytul. Nie odbieraj tego telefonu. Dobra, no to wiecie co, chyba będziemy powoli kończyć. Muszę rozkminić, co zrobić z tymi rachunkami, no bo nie chcę, żeby nam tu komornik wparował. Chodź sobie jeszcze tu weźmiesz prysznic i w zasadzie możesz sobie coś uszyć. Wyrabianie tej zasłony, bo chciałaś sobie coś uszyć, także bardzo cię proszę. Co my tu mamy na tym stole? Aha, ja zapomniałam, ja tutaj kupiłam stanowisko do garncarstwa, więc ona sobie może tutaj... Chodź tu, Selma. Jeszcze wyprodukujemy sobie tacę, chodź. Chodź, bo zapomniałam o tym zupełnie. Zostaw rzecz ten telefon. Zejdź na dół przede wszystkim. I rób tą tacę. Co, nie możesz? Czekajcie, to krzesełko jej tutaj nie odpowiada. Nie przysunie się? What the hell? Czy potrzebujesz mieć do tego krzesło raczej, prawda? Aha, nie potrzebuję, dobra. To zrobimy sobie tackę, może taką. Aha, no tak, bo to na stojąco. Dobra, sorry, mój błąd. Ukończyła pracę nad produktem. Sprzedaj to lub bla bla bla. Selma tracił entuzjazm wobec majsterkowania. Dobra, tam. Ej, fajna tacka, a nie możemy jej sobie po prostu zatrzymać? Powiesimy sobie na ścianie, co wy na to? Możemy też postawić, ale może wolałabym powiesić. Tylko teraz pytanie, gdzie? Jakieś dobre miejsce musimy znaleźć. No bo niestety tutaj w dwójce się bardzo ciężko takie rzeczy robi. No patrzcie, chciałabym tu postawić, czy się nie da. Okej. Okay. Wisi, dobra, może być. Może być. Co będziemy mieli tutaj taką kolekcję naszych talerzy? Poszła się wykąpać. Woli chyba Selma jednak wannę. Dobra, moi drodzy, w takim razie słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!